Natomiast chciałem, żebyście wiedzieli, Szanowni Państwo, że jesteśmy z Was ogromnie dumni. I tak naprawdę to jesteście spełnieniem marzeń Waszych rodzin, Waszych bliskich, Waszych przyjaciół i Waszych sąsiadów. My, jako Rada Powiatu, chcemy właśnie o Was dzisiaj powiedzieć. Chcemy, żeby nasi mieszkańcy o Was wiedzieli, o Was pamiętali i o Was opowiadali. I dlatego jeszcze raz cieszę się, że przyjęliście zaproszenie na naszą galę. I witam jeszcze raz bardzo gorąco i serdecznie na pierwszej powiatowej gali mistrzów. Dziękuję bardzo. Zespół Tańca Ludowego Kościelec funkcjonuje przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Jest kontynuacją istniejącego wcześniej zespołu ludowego z lat 60. Głównym celem jest pielęgnowanie tradycji polskiego folkloru i ochrona dziedzictwa narodowego poprzez popularyzowanie polskich tańców ludowych i narodowych. Powstał we wrześniu 1997 roku, a jego opiekunem i choreografem została pani Anna Kucharska. Do najważniejszych osiągnięć zespołu w 2019 roku należą pierwsze miejsce podczas 11. Międzypowiatowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Tanecznych w Kleczewie, pierwsze miejsce dla grupy młodzieżowej i drugie miejsce dla grupy dziecięcej podczas Festiwalu Kultury w Stronę Tradycji, który odbył się w czerwcu 2019 roku w Kramsku i pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżnienie dla pani Anny Kucharskiej za pracę instruktora podczas 11. Międzypowiatowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Tanecznych w Kleczewie i wyróżnienie podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Ohryda 2019 w Macedonii. Zapraszamy do nas! Najważniejsza jest młodzież. Ja właśnie w imieniu młodzieży chciałam podziękować za to wyróżnienie, bo dla nich to będzie naprawdę bardzo ważne i to ich na pewno będzie motywowało do dalszej pracy, a ta praca w naszym przypadku jest o tyle trudna, że oni są tak krótko. Jest ze mną Radek, który dzisiaj jest maturzystą i tańczy bardzo dobrze, ale miał tylko 4 lata na to, żeby tak tańczyć. Jest ze mną Maja, która zaczyna. I problem tych dzieci, że one muszą naprawdę ciężko pracować i nie ma tydzień w tydzień, 2 razy w tygodniu, jak trzeba, to i dłużej. Także dziękuję przede wszystkim w imieniu młodzieży. Dziękuję bardzo. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrowie. Kobieca i męska drużyna pożarnicza z Dobrowa, pomimo wielkiej pracy spoczywającej na ich barkach, udowodniła swoją siłę i mistrzowskie umiejętności. Podczas 15 krajowych zawodów sportowo-pożarniczych w Polanicy Zdroju zdobywając tytuł brązowych medalistów w kategorii męskich i kobiecych drużyn pożarniczych. Ten niebywały i rzadko spotykany sukces, jaki udało się osiągnąć naszym mistrzom, jest potwierdzeniem ich doskonałego przygotowania fizycznego i mentalnego, za którym stał sztab ludzi. Warto przypomnieć, że OSP Dobrów to były mistrz Polski w roku 2015. Brawo! W imieniu całej drużyny chciałem serdecznie podziękować za nominację i zapewnić, że będziemy działać dalej. Dziękuję bardzo. Absolwent Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,
Aktualny mistrz Polski z 2019 roku w Karwinu. Czempion czeski, zdobywca Pucharu Polski kategorii profesjonalista. Pierwsze miejsce w październiku 2019 roku. Gratulujemy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wchodząc na wizję w pytaniu na śniadanie, Tomasz Kamel pytał się: gościu, ale czym ty się zajmujesz? Na nartach jeździć? O co chodzi w tym, nie? A więc czym tak naprawdę jest ta sztuka carvingu? Sztuka carvingu to nic innego jak wykonywanie dekoracji w warzywach, owocach, serze, chlebach, głównie produktach spożywczych, ale i również mydłach, kamieniu, drewnie. Mamy tutaj wiele możliwości. Tak naprawdę to, co mogliśmy usłyszeć i zobaczyć, to jest malutka łyżeczka tak naprawdę tych wszystkich realnych sukcesów. Jako zwykły człowiek ze wsi, absolwent ZSRCKU w Kościelcu, mieszkaniec gminy Kościelec, a co za tym dalej idzie, powiatu kolskiego. Co mogę więc tutaj powiedzieć? Żeby w ogóle zacząć wycinać w tej sztuce, najpierw musimy mieć wykonane narzędzie. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję tutaj tacie za możliwość wykonania tego. A co za tym idzie dalej? Możliwości jest tak naprawdę wiele w tej sztuce. Początkowo każdy patrzy na to troszkę inaczej, że o, sztuka dla kobiet, wycinanie sobie tutaj kwiatów, wzorów różnego rodzaju, motywów kwiatowych, to jest zadanie dla kobiet, dla babci tutaj, gdzie sobie spokojnie siedzą, wykonują różnego rodzaju dekoracje. Prawda jest trochę nieco inna, bo tak naprawdę robiąc takie rzeczy, możemy zapoznawać naprawdę wspaniałe osobistości. Naprawdę jestem zaszczycony, że mogę tutaj z Państwem być, przebywać i słuchać o tak wielkich tytułach i osiągnięciach w każdego rodzaju tutaj dziedzinie. W moim przypadku różni się to nieco tym, że troszeczkę uciekłem w tematykę medialną, tak? Czyli tutaj mamy pytanie na śniadanie. Zwykłego rodzaju gwiazdy, te mniejsze i większe, tak? Czyli na przykład ludzie, których oglądamy sobie w telewizji. U mnie jest w tym wypadku, że dzisiaj przyjmiemy, oglądam sobie jedną gwiazdę, za dwa tygodnie okazuje się, że jestem gdzieś z nią na evencie, na pokazie. Tak? Samo wprowadzenie takiej sztuki rzeźbienia, przyczyniłem się do tego chyba jako pierwszy tutaj w gastronomii, jest wprowadzenie carvingu do piosenek disco polo. Tak? Mamy wesela, dekoracje stoły owocowe, jest i w muzyce. Tak? Także naprawdę sztuka nie ogranicza nas w niczym. Mając ten tytuł mistrza Polski, zdobywcę Pucharu Polskiego, potocznie mówiąc mistrza Europy, tak? Ten konkurs w Czechach tutaj magiczny, gdzie tak naprawdę Czesi zostali pokonani z przewagą bodajże 1000 punktów. Wszystkie kategorie tam wykosiłem ich konkretnie, tak? Dlatego jest naprawdę, naprawdę fajnie. Co mogę więcej rzec? Rozmawiałem już tutaj z panem Mirosławem Rosą, prezesem jednostki OSP KSRG Trzęśniew, aby właśnie na kitlu kucharskim umieścić również tutaj logotyp naszej wspaniałej jednostki. Nie przedłużając już, bardzo serdecznie chciałbym podziękować rodzicom, rodzinie w ogóle, że wytrzymują ze mną tak długo i dają sobie radę ze mną tutaj cały czas. Dziewczynie, która cały czas przy mnie trwa. Akurat tutaj słyszałem, że panowie dziękują swoim żonom, no ja akurat jestem na tym etapie, gdzie jeszcze jeszcze mogę coś zmienić, tak? Chciałbym podziękować tutaj dyrekcji ZSRCKU w Kościelcu, która zawsze mi pomaga praktycznie w każdej rzeczy. Gminie Kościelec, Dariuszowi Ostrowskiemu, który również cały czas tutaj wspiera i promuje moją osobę. Powiatowi Kolskiemu oraz prezesowi Mirosławowi Rosie. Dziękuję serdecznie. Beata Wasiak. 5 grudnia, a zaraz Państwu powiem dlaczego i myślę, że wielu z Państwa, z mężczyzn tu obecnych chciałby mieć taką żonę. 5 grudnia w 2019 roku odbył się ogólnopolski konkurs barmański. Tego dnia ze szczęśliwą trzynastką nasza barmanka Beata Woźniak w wyniku zaciętej rywalizacji obejmującej przygotowanie 4 jednakowych koktajli bezalkoholowych w czasie nie dłuższym niż 7 minut. Sprawdzającego umiejętności rozpoznawania przez zawodnika smaków marki Monin. Beata wywalczyła sobie miejsce na podium, deklasując tym samym 25 przeciwników, młodych barmanów z całej Polski. Gratulujemy.
serdecznie podziękować za nominację do tej nagrody, jak również moim przyjaciołom, mojej rodzinie, wszystkim moim bliskim za wsparcie, które od nich otrzymałam, za dołożoną cegiełkę do moich sukcesów, ale przede wszystkim chciałam podziękować dyrektorowi zespołu szkolniczego z Kościelca za nieograniczone wsparcie, możliwość rozwoju, pogłębienia moich pasji już od pierwszej klasy aż do teraz, jak również za to, że dzięki niemu i jego wsparciu, jak również całej społeczności z Kościelca mogłam uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach ogólnopolskich i osiągać takie sukcesy. Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę Państwa, Uczniowski Klub Sportowy Kościelec. Sekcja szachowa przy Uczniowskim Klubie Sportowym w Kościelcu powstała w lutym 1999 roku. Pomysłodawcą i założycielem jest były nauczyciel matematyki, obecny wójt gminy Kościelec, pan Dariusz Ostrowski. Nie. Chciałem, żeby pan był. Instruktorami sportu w szachach są Dariusz Ostrowski, Marta Hanusek, Sebastian Hanusek, Weronika Ostrowska. Kwalifikacje opiekuna szkolnego koła szachowego zdobyła również Jolanta Ostrowska. Zawodnicy tego klubu są finalistami Mistrzostw Polski. Brali udział w rozgrywkach drugiej ligi szachowej juniorów. Obecnie grają w czwartej i trzeciej Wielkopolskiej Lidze Juniorów oraz w trzeciej Wielkopolskiej Lidze Seniorów. W 2019 roku Sebastian Hanusek został odznaczony brązową odznaką Polskiego Związku Szachowego, a Marta Hanusek srebrną. Ponadto Marta Hanusek zdobyła tytuł Pasjonat Sportowej Polski. Gratulujemy. W imieniu całej społeczności Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kościelcu chciałam podziękować za to wyróżnienie. Jest nam bardzo miło, że jesteśmy na takiej pięknej gali. No i na pewno będzie nas to motywować do dalszej pracy. Dziękuję bardzo.